Bohaterski posterunkowy ratuje sieroty z ognia. Posterunkowy Kazimierz Stasek dostaje medal za zasługi. Lutek Beranek. Proudsdale Monitor 29 października 1928. Praga. Niesamowita odwaga oraz akcja przeprowadzona w samą porę pozwoliła posterunkowemu miejscowej policji uratować życie dwóch sierot uwięzionych w płonącym budynku we wczesnych godzinach dnia 29 października. Obchód posterunkowego został przerwany przez krzyki dochodzące sierocica świętego drogo, kiedy Stasek pospieszył w tamto miejsce, zastał budynek w płomieniach, a wokół niego zgromadzone oszołomione sieroty. W trakcie czekania na straż pożarną poinformowano Staska, że nieznany jest los dwójki 7-letnich dzieci, Sławomila Faktora i Milana Kroljaka jakiegoś. Mam dwóch wspaniałych synów, powiedział posterunkowy Stasek. Każdy ojciec zrobiłby to samo. Posterunkowy Stasek znalazł chłopców skłonionych w sali sypialnej. Byli unieruchomieni, gdyż w drzwiach szalały płomienie. Owinąwszy dzieci w grubsze koce, Stasek zaniósł je w bezpieczne miejsce, doznając przy tym poparzeń dłoni i twarzy. Dzieci również doznały pomniejszych poparzeń, a całej trójce udzielono pomocy medycznej ze względu na nadużycie tlenkiem węgla. Zwierzchnik Staska, kapitan Arnost Woboda, oznajmił, że bohaterski posterunkowy zostanie nagrodzony policyjnym medalem za zasługi w uznaniu wyjątkowej odwagi. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wkrótce części tej historii pochodzą z dziennika Coś Prawo. Dobra, prawo. Dobra, wydanego po czeszku. A to na to jest Czecha, kurwa, do cholery, no nie pierdolę. Bez wahania, nie dbając o własne bezpieczeństwo, posterunkowy Stasek rzucił się do płonącego budynku, chcąc odnaleźć dzieci. Dobra, już. Masa, rynek w Czechach, kurwa, ja pierdolę. A daj tam mi święty spokój. Czechy, Paryż. Jezu, masakra, są to odwiary, przewodnik włamywacza, co tam z cholery. Mimo że zamki mają różne konstrukcje i stopień złożonych, taki mechanizm, te wytrychy nie są łatwe w użyciu i skuteczne przy większości, jeśli nie przy wszystkich rodzajach zamków. W środku zamku składają się z licznych niewielkich zapadek. Niektóre dzielą się na dwie kategorie: zapadki zwykłe i zapadki główne. Kiedy naciśniesz zapadkę zwykłą, poruszy się inna zapadka, przesuwając się albo w górę, albo w dół. Kiedy zwolnisz zapadkę, ta, która wcześniej się poruszyła, powróci na swoją krótką pozycję. Kiedy naciśniesz zapadkę główną, zamknie ona siebie i wszystkie jej poległe zapadki. Nie jest to dobra. Dobra, już przewodnik. Dobra, to czytamy zaległą notatkę, której czytałam o Pat MacPherson, czyli tatę znowu opanowało. To świąteczne co? Zawsze się cieszy, widząc mnie, ale to jasne, że ciągle tęskni za mamą. Naprawdę uważam, że powinien zacząć chodzić na randki czy coś. Ta, a jakby. Prokurator okręgowy Chicago miał wolny czas, mimo to fajnie by było, gdyby spędzał czas
że w inny sposób niż martwiąc się o mnie, wydawałoby się, że ojciec, który sam był detektywem, zrozumie, że mam to w genach i odpuści. Muszę pamiętać, żeby wziąć prezent dla taty, zanim wyjdę. Pewnie przypuszczam, że w tym roku również dostanie ode mnie układanki, ale nie spodziewa się, że będą sprowadzone bezpośrednio z Hongkongu. W domu na święta. Dzięki Bogu, że tata mnie tu zaprosił. Ma wyczucie, zawsze dokładnie wie, czego potrzebuje, a teraz potrzebuje się zrelaksować i wymoczyć w kąpieli. W gorącej kąpieli. Zmyć siebie śmierć, napić się kakao i pójść spać. Richard oczywiście był zawiedziony. Biedaczek wie, że to trudne, gdy masz plany i coś idzie nie tak, ale mógłby okazać odrobinę więcej zrozumienia. Dlaczego nie okazać zrozumienia? Bo jest zwykłym palantem. Co do tego coś tam tajemniczy i tak dalej, dobra. Ja też miałam plany. Cynthia Woods również. Tata jest taki kochany. Mam pretensje o swój pokój. O to, że traktuje mnie jak swą małą córeczkę i takie tam. Ale on wie, że nie mogę tego, że nie mówię tego na serio, dobra, naszyjnik, nie mogę uwierzyć, że tata dał mi ten naszyjnik. Wiedziałam, jak często na niego spoglądał. Dziś wieczorem nigdy nie mówi dużo o babci i dziadku, więc sam fakt, że kilka razy o nich wspomniał, był czymś niesamowitym. Pamiętam, że obydwoje byli strasznie mili, że babcia mimo swojego wieku dobra była pięknością, ale było w nich coś smutnego, może za długo już zajmuje się tworzeniem profili ludzi. Nie wiem, czy to przeczytałam, chola to wie. Ja na brzeżu. Stasek, Milena. Dobra, chyba troszkę czytałam, nie? W drugim epizodzie. Znaczy w tym rozdziale drugim, Jezus. Na zasługi. Złomowisko, coś chciałam przeczytać, jeszcze za coś znajdę. Samantha, dobra, zrobiła pościg, był. Profil. Chyba był kampus, był chyba. Że to uniwersytet w Chicagowski, dobra, kolor. A, ciastka babci, o tego chyba nie czytałam. Te ciastka naprawdę dużo znaczą dla taty. Chyba mógłby je sam zrobić, ale nie smakowałyby tak samo. Wiem, że przypominają mu o babci. Wydaje mi się, że ja mu ją też przypominam. No jesteś chyba podobna do tej swojej babci. Zaniosę trochę Richardowi, może dzięki niemu, może dzięki temu trochę załagodzę sytuację. Chyba nie mogę go winić za ekscytowanie się własną pracą. Ha, ha, ha. Tralala, to na pewno. Coś dostałeś, nie tylko co to było. O, jest, dobra, wstępna wersja pracy magisterskiej Kolara. Właśnie, to chciałam przeczytać. Co to jest za dziadostwo? Bez wyrzutu sumienia. Nierozwiązane seryjne morderstwa. Analiza seryjnych morderstw z Chicago z 1931 roku i ich związek z zabójstwami dokonanymi przez rozpruwacza z Perlowki w 1929 roku w Pradze. Czechosłowacja? Aha, to jest Czechosłowacja jednak. Czyli cholerne Czechy. Ja pierdziela, dobra. Autor Wacław Kolar, napisana... jak to nawet wziąć? Napisanie pracy jest jednym z wymogów uzyskania tytułu magistra kryminologii, zatwierdzona 6 semestr Wydział Psychologii Uniwersytetu Chicagowskiego, luty 2004.
Zamierzam przeanalizować raporty policyjne dotyczące morderstw dokonanych przez rozpruwacza z Perlowki z Pragi do Czechosłowacji w 1929 roku oraz seryjny zabój z Chicago w 1931 roku. Planuję ustalić w ten sposób zbieżność metody i podpisu, które sugerują, iż obie serie zabójstw zostały dokonane przez tą samą osobę. Po przeanalizowaniu okoliczności dotyczących morderstw, włączając w to akta policyjne, raporty medyka sądowego oraz dodatkowe źródła takie jak wzmianki w gazetach, których było zaskakująco niewiele, jeśli wziąć to pod uwagę sensacyjny charakter morderstw oraz dziennik Jiriego Skalnicia, wysokiego rangą oficera śledczego przydzielonego do tej sprawy w Pradze. Jest strzępy informacji, które z trudem zebrałem z archiwum FBI. Uważam, że zidentyfikowałem mordercę, detektyw Gustav McPherson, emigrant ze Stanów Zjednoczonych. Był w Pradze w momencie, w którym miały miejsce te morderstwa. Był również w Chicago w 1931 roku, czyli wtedy, kiedy także doszło do tych morderstw. Aha. Był taki długi. Nasza analiza przeszłości pana McPhersona wykazała, że uciekł on z Nowego Jorku zimą 1922 roku, po tym jak miejska policja podejrzewała, że mógł być odpowiedzialny za nierozwiązaną sprawę morderstw, we które zamieszany był jego klient. Będąc w Paryżu, McPherson podobno pracował jako malarz do czasu, kiedy został wciągnięty w śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w hotelu jesienią 1925 roku. Co ciekawe, jedna z ofiar, Faye Johnson, zarejestrowana pod pseudonimem Ruby Wade, mogła być znana McPhersonowi w związku ze śledztwem, które skłoniło go do opuszczenia Nowego Jorku. Następnie McPherson wyjechał z Paryża najwyraźniej po to, żeby umknąć władzom, które być może zidentyfikowały go jako podejrzanego w sprawie zabójstw w hotelu Opchyń jakiś. O Jezu. Skierował się do Pragi, gdzie porzucił malowanie i ponownie zaczął pracować jako detektyw. Ofiarą własnego morderstwa w Pradze była prostytutka Ida Skaliczkowa. Aha. O której to towarzystwo często zabiegał McPherson. Po jej morderstwie McPherson ponownie uciekł, pozostawiając okrąg przed miejscową policją, która miała nakaz jego aresztowania. Po jego wyjeździe nie było już więcej morderstw w Pradze. Następnie w 1931 roku przybył do Chicago, które stało się miejscem trzech kolejnych morderstw. McPherson powrócił do zawodu detektywa i nie wydaje się, żeby był podejrzany w tej sprawie. Proszę o możliwość wykazania, że McPherson jest zarówno rozpruwaczem z Perlowki, jak i sprawcą morderstw w Chicago. Co więcej, chciałbym stworzyć szczegółowy profil psychologiczny McPhersona po to, by zrozumieć, co doprowadziło go do popełnienia tak strasznych morderstw oraz dlaczego później, co według obecnych teorii nie jest typowe dla seryjnych morderców.
Co nie jest typowe dla swoich leców najwyraźniej i przestał zabijać. Ta. To nie on zabija na pewno. Aha. No to ciekawy artykułek. Ja pierniczę.